Siema, dzisiaj będziemy testować ładunek miotający i wyrzucanie spadochronu. Więc jesteśmy na polu. I tak, tylko dzisiaj zamiast UWS-a będzie podpięty po prostu kontroler zapalników. No i ładunek miotający jest w środku. Mam dwa, oba zrobione nieco innymi metodami. I zobaczymy, jak to się sprawdzi. No i co? No to będziemy próbować. Test numer 2. No i tym razem sukces. Wszystko się fajnie udało. Teraz pójdziemy zobaczyć bliżej. Ładunek wystrzelił. No, trochę dymu jeszcze ze środka leci. Generalnie różnica między tymi dwoma ładunkami była taka, że w pierwszym był proch z petardy, a w drugim ten wysypany z silnika, ponieważ te silniki F80 mają ten ładunek tam luźno wsypany i po prostu zaklejony kartką, i producent im powiedział, że jeśli chce zastosować elektroniczny system, to po prostu żeby tą karteczkę na górze rozciąć i wysypać ładunek. Inna jeszcze różnica, jaka była tutaj zastosowana, to tak, że w... że w drugim ładunku, czyli tym, który wypalił, zapalnik i sam ładunek były najpierw jeszcze dodatkowo kawałkiem papieru osłonione i dopiero potem zalane ciepłym klejem, a w pierwszym posłużyłem się poradnikiem takim, jakim widziałem pewnego Amerykanina, który po prostu od razu wszystko zalał ciepłym klejem bez żadnej osłony. No i jak widać, opcja z jakimś przekładem osłoną się sprawdza. Więc no, tak się ma dzisiejszy test. Wydaje mi się, że wyrzut był całkiem silny, dobrą moc miał. No i podejrzewam, że przeprowadzę jeszcze ze dwa testy z takim wykonaniem ładunku, jak tutaj opowiadałem, do tego, co zadziałał. I wtedy będzie już test lotu. Ponieważ pogoda już jest nieco lepsza, nie ma takich wiatrów, nie jest też mega mokro, a tutaj wszystko się ładnie prezentuje. Jeszcze trochę wieje, ale to już nie są takie wichury, jak były z tydzień temu, gdzie po prostu no, niektóre nawet dachy zrywało, albo się łamały drzewa i padały na samochody, więc teraz jest na szczęście nieco lepiej. No i więc dzisiaj byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Przepraszam, że ostatnio są rzadzi, no ale pogoda, szkoła i jest jak jest. Ciągle ludzie jeżdżą. Więc dzięki serdecznie za oglądanie. Zachęcam do dania łapki w górę oraz subskrypcji. Zapraszam też na Discord i Instagram, są linki w opisie. No i wyjątkowo dzisiaj żegnam się z Wami z pięknego pola, a nie z mojej podłogi. Siema. No, pamiętajcie, żeby zawsze po sobie posprzątać. No, a teraz trzeba stąd jakoś wyjechać.